Eluvina, jestem Promil, a dziś zrobimy sobie ranking chyba wszystkich bossów z The Binding of Isaac. Dokładnie. Very easy. A, no to w sumie będę oceniał pod względem łatwości, tak mi się wydaje. Tak. I też moich przypodobań do nich. No dobra. Postarajmy się lecieć tak początkowo. No to weźmy pin. Fin, czy tam pin, jest naprawdę bardzo łatwy. Daję go na very easy. Spoko postać. Dalej weźmy sobie monstro. Monstro również jest mega easy bossem, ale go aż tak szybko się nie zabija chyba. Dalej. Gemini, czy tam Gemini, no, spoko, ja sobie lubię z nim pobiegać, nie mam nic tam do niego. To jest chyba Pep albo Lil Pep, nie pamiętam nas, przepraszam. No, z nim się trzeba trochę natrudzić, bo on tam strzela tym swoim toksem, powiedzmy, czy tam tłuszczem. Dalej, nie widzę tu jednej postaci, ale raczej jestem ślepy i jej nie widzę. Tu, no właśnie, Duke. Duke jest moim zdaniem najłatwiejszą, po prostu najłatwiejszym bossem, więc daję go na to miejsce. Guardi Junior. Dam go tu. Tak samo Guardis, chyba tak się nazywają. To jest chyba zwykły Guardi. Go dam tu. Albo tu. No, spoko jest. W miarę łatwy. No powiedzmy. Lary. To twój staff. Po prostu przepraszam. Mem z moich odcinków. Hub. Spoko jest. Nie jest taki trudny. Jest taki... No w sam raz. Ci, co latają na ukosy. No spoko. Ale trochę czasochłonnie, więc tam... Tu, tak samo hub, to w sumie tak mogę dać. On. Co przyciąga. No... W sumie on jest spoko. Chyba wolę z nim walczyć, nie z nim. Niż... z nim, tak mi się wydaje. Ghost wydaje mi się, że no jest takim na trudnym trochę bossem. Ten, za nim tak nie przepadam, bo on wychodzi z ziemi. Gówna. Nie no, dobra. Tu dam, no bo to jest w sumie tu. No to jest łatwy boss tak naprawdę, ale nienawidzę tych gówien. No, Megaman, chyba tak się nazywa. No, on taki trudny nie jest. On jest easy, bym powiedział. Przyjemny taki. No. Dalej. Widow. No, Widow trochę zajmuje. Trochę. Gate. On jest spoko, jeśli nie wypuszcza tych małych swoich skaczących tych ziomalów. Nie wiem, Red Widow powiedzmy. Agresywniejsza wersja Widow, więc leci tu. Serce i maska. No trochę można HP stracić. Więc leci tu. To albo to, któryś z nich to jest Loki. Tak czy siak. Tego nie pamiętam w sumie. Tam go... Tu? Ich no się trochę pokonuje. Więc damy tu.
ten Gemini. W sumie jest łatwiejszy. Chociaż nie wiem. Tu. Albo tak. Mega Man lepszy. Ci. No oni są spoko. Spoko, spoko. Dobra. To jest szatan. Nie, to jest ten, ta mini wersja szatana. No on jest spoko. Easy. Szatan. Tu by poleciał. Ten. On no jest trochę trudny. Jest. Ten też go trudno zabija. To również. I przejdźmy do horsemenów. Ten. No. Tu bym go dał. Ten by poleciał sobie tu. W sumie serce tu. Szyję trochę bije. Czerwony tu. Toksik tu. Kościany tu. Z tym chyba nawet jeszcze nie walczyłem. Tym też chyba nie. Z tym walczyłem, to było tam nawet. Ten spoko. To, oni są mega easy. Tak samo tu, to jest fistula chyba to się nazywało. Z tym nie walczyłem. Nie wygląda tak łatwo. Z nimi walczyłem na gridzie. O, on jest ciężki. Steven. Stevenek. Spoko, tylko trzeba potem unikać pocisków. On tu by poleciał. Z nim ostatnio walczyliśmy. No trochę zajmuje go pokonanie. Te główienko jest w miarę ciężkie. Te no trochę trzeba się natrudzić. Robimy sobie tak. Z tym chyba nie walczyłem. Nie wiem. Z tym walczyłem. Z tym trzeba trochę się pobić. Z tym nawet easy. Chociaż gość się trudniej bije, bo on tam krwią mega mocno. Ten. To chyba jest It... Nie, tu jest It Lives. To nie wiem. Nie walczyłem chyba z tym. Więc dam tu na neutralne. On... On był chyba łatwy. Nie pamiętam już. Go się trochę pokonuje. Lamb. Lamb w sumie idzie tu. No już przechodzimy do tych mocniejszych bossów. Daddy Longlegs trochę się go bije. Z tym nie pamiętam tego. Go no, trochę się pokonuje. Z gridem, czy tam keeperem. Z super gridem, bo chociaż keeperem jeszcze nie walczyłem. Wydaje mi się, że będzie on tu. Blue Baby. Blue Baby poszłoby tu, moim zdaniem. Chociaż... Tu. Isaac też. Czy tam serce. Przepraszam. Anioł, nie serce. Mega szatan. Dlatego, że się go długo pokonuje. Serce, czy tam It Lives. No, coraz łatwiej się je pokonuje. Przyjemny boss. Z tym kolegą jeszcze nie walczyłem, ale widziałem i jest mega ciężki. Hash. No, z Hashem się walczy trochę. Mama Gardi. Mama Gardi jest very easy, ale tu też nie widzę nogi matki, więc powiedzmy, że to jest... W sumie Mama Gardi nie jest tak easy, ale powiedzmy, że to jest po prostu matka, więc dajmy ją tak tutaj. Chociaż wolałbym z nią walczyć niż z nimi. Delirium jest mega ciężkie. I tak oto wygląda moja tier lista wszystkich wrogów z The Binding of Isaac, a raczej bossów. No, tak to wygląda. I tyle. Widzimy się w kolejnych filmach. Halloween.